Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Święta już za nami, mam nadzieję, że wszyscy Państwo szczęśliwie wrócili z tych świąt. No i mamy nowy tydzień z pewnymi utrudnieniami w Suwałkach, z którymi warto się zapoznać, aby sprawnie poruszać się po naszym mieście. Także w dzisiejszym odcinku o tych właśnie utrudnieniach. Zapraszam. I właśnie za moimi plecami widzą Państwo prace, które się zaczęły właśnie w dniu dzisiejszym i część z Państwa pewnie rano, udając się do pracy, doznała, że tak powiem, zdziwienia, gdzie musimy ominąć właśnie te prace. I jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni, prace, które rozpoczęły się właśnie w dniu dzisiejszym, potrwają dość długo, bo aż do końca października przewidziane są. I prace te polegają na wymianie kostki na ulicy Kościuszki, na ulicy Mickiewicza, przy skrzyżowaniu właśnie z ulicą Kościuszki. Prace nie tylko naprawcze, bo to, co się dzieje z tą kostką, która została położona parę lat temu, no każdy wie, jak się po tym jedzie. Także już zresztą naprawiane jakiś czas temu, rezultat mizerny. Dlatego została podjęta decyzja o gruntownej modernizacji właśnie ulicy Kościuszki. Modernizacja będzie polegała na wymianie całego podłoża pod kostką, ułożenie drugi raz kostki w tak zwane łuki rzymskie, które mają generalnie zagwarantować nam większą stabilność tej kostki, lepsze ułożenie, żeby się właśnie nie falowała, nie wybijały pojedyncze kostki w górę. Jakie to są jeszcze utrudnienia i na jakich etapach to jest, w jakich etapach jest to podzielone? Otóż pierwszy etap, Szanowni Państwo, jest to skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Mickiewicza. To skrzyżowanie jest już zamknięte. Planowane zakończenie naprawy tego skrzyżowania jest to przewidziany termin na 30 czerwiec tego roku. Myślę, że po zrobieniu tego właśnie odcinka, tego skrzyżowania, skrzyżowanie zostanie oddane do użytku, aby przystąpić do kolejnego, drugiego etapu naprawy ulicy Kościuszki. Drugi etap będzie to odcinek od ulicy Mickiewicza do przejścia dla pieszych, tak na środku tego odcinka kostką wyłożonego ulicy Kościuszki. To jest drugi etap. Ten drugi etap rozpocznie się w momencie, kiedy zakończy się nasz ulubiony Blues Festival w Suwałkach. Dlatego będzie pewna przerwa, zanim przystąpią pracownicy do drugiego etapu. A trzeci etap, ostatni, będzie to właśnie od przejścia dla pieszych do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten odcinek jest to jako trzeci planowany i zakończenie takie całkowite już tego trzeciego etapu, łącznie z oddaniem całej długości tego odcinka ulicy Kościuszki, jest planowane na koniec października. Także dość długi etap i dość długo te utrudnienia będą trwały w naszym mieście. Warto sobie jakieś ulice objazdowe wytypować, aby bezkolizyjnie, bez problemu poruszać się po centrum miasta. Automatycznie w trakcie trwania remontu również zmieniają kursowanie autobusy przemierzające na co dzień ulicę Kościuszki. Wszelkie zmiany znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta, stronie Zakładu Dróg i Zieleni, czy też PGK Suwalskiego. Oczywiście mogą się pojawić zdania, po co znowu robić tą kostkę, przecież za rok czy za dwa znowu to samo będzie. Otóż akurat generalnym wykonawcą aktualnie rozpoczynającej się przebudowy jest zupełnie inna firma, która ma już doświadczenie na suwalskich ulicach, na przykład wykonany plac Marii Konopnickiej, zupełnie w porządku przecież.
Dlatego też podjęta decyzja o gruntownej modernizacji razem z wymianą podłoża, aby to przyniosło oczekiwany efekt. Też warto wspomnieć, że wymiana czy naprawa będzie dokonywana tylko na samej ulicy. Chodniki, pobocza zostaną w tej formie, w której w tej chwili są, nie będą zdejmowane kostki. Także piesi i rowerzyści mogą być spokojni. Ja teraz w tej chwili, jak tu nagrywamy ten materiał, obserwuję, że wielu kierowców niestety nie zapoznała się z tymi informacjami, które były już wcześniej publikowane na różnych stronach Urzędu Miejskiego, chociażby o tym planowanym remoncie. Sporo osób zawraca właśnie. Także zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami. Szanowni Państwo, no, utrudnienia długie i dość uciążliwe dla nas, bo to same centrum miasta, ale no, opracujmy sobie te alternatywne drogi dojazdu, do pracy, do szkoły, bo to oczywiście tylko nam pomoże w codziennym funkcjonowaniu. No też oczywiście zdania są, czy kostka na pewno potrzebna, już asfalt by przecież można wylać i byłoby z głowy. No ale taki charakter te ścisłe centrum wokół parku 3 maja ma mieć, no i tak będzie. Mam nadzieję, że firma wywiąże się ze swoich obietnic, że będzie tu naprawdę pięknie i przyjemnie się jeździło. No bo jak na dzień dzisiejszy każdy z Państwa, który przejechał tym odcinkiem, że do przyjemności to nie należy. Samochód się trzęsie, jest głośno. Ani panie przechodzące przez jezdnię, przez ulicę Kościuszki, szczególnie w szpilkach czy na wysokim obcasie, też wykręcają im się kostki. A teraz przyszedł czas na rzeczy znalezione w sieci. Zapraszam na materiał. Ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, życzę dużo cierpliwości. Do października trochę czasu jest, także musimy się przyzwyczaić i jakoś przez ten czas przebrnąć wspólnie. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia za tydzień już.